W lewo. Staramy się trzymać osi jezdni. Dojeżdżamy sobie do trójkącików i zatrzymujemy się. Teraz widzimy sytuację, że oni tam sobie jadą, więc my od razu możemy skręcać po wychyleniu się dzióbkiem tam, Ale jeszcze musimy na tej 20 do prosto, tak? Tak, i już zaczynamy jechać. Mocno skręcamy kierownicę, uważamy na tego. I jedziemy. W ten sposób tutaj pokonuje się skrzyżowania. No, linię. Żeby najpóźniej, najwcześniej możemy skręcić, jak lusterka będą na wysokości podwójnych linii ciągłych przy osi jezdni. Teraz zobaczymy to z drugiej strony. Trzymamy się osi. Pojedziemy według znaków poziomych. Mhm. Tak jak są namalowane znaki poziome. Linia krawędziowa nam będzie wyznaczała, którędy będziemy jechać. Ten jedzie akurat nieprawidłowo. Tutaj już zaczynamy sobie skręcać. O, w ten sposób. Mocniej kręcimy kierownicą. Tak, żeby te linie połączyć sobie w myślach, tą linię ociągłą i zostawić im. Oni jadą nieprawidłowo. Jest pusto, jedziemy. Bo tu możemy od razu skręcać, bo proszę zobaczyć, są przerywane linie przed przejściem. Nie ma pieszych i jedziemy. Według znaków poziomych. Natomiast w zależności od sytuacji musimy się dostosować. Bo autobusy z przeciwnego kierunku łamią się albo od razu, albo wyjeżdżają nam poza oś. Więc już później, jeżeli to my pierwsi jesteśmy, stosujemy się do przepisów, do znaków, tak jak nam mówią, znaki poziome. Ale są różne sytuacje.